Witam was wszystkich bardzo serdecznie, ja jestem Nigrum, a oto przed wami kolejny odcinek z serii Zagrajmy w Dark Souls 3, The Ring City, dodatek, drugi dodatek, 67 odcinek, jeśli się nie mylę, naprawdę sporo odcinków mamy już za sobą. No i lecimy dalej, lecimy z tym dodatkiem, jesteśmy przy ognisku wspólnych grup, ostatnio mieliśmy bliskie spotkanie z Midirem, Smokiem i... Kurczę, no i zwiedziliśmy te bagna w całości, walczyliśmy ze zbroją zabójcy smoków po raz kolejny, także no jak widzicie, nie... Ojejku. Nie nudzimy się w tym dodatku, kurczę. Jest Midir. O Boże. Ta mgiełka chyba będzie najlepszym pomysłem na ciebie, co? O, spróbujemy go załatwić. Mam nadzieję, że do mnie nie trafi ten ogień. Dobra, ciśniemy, ciśniemy. Mgiełka fantastycznie się sprawdza. Muszę uważać, żebym ja sama nie oberwała. Ale być tutaj pod jego łapkami, powiem wam szczerze, dobry pomysł. Midir? Midir, halo? Żyjesz? Nie żyjesz. To ja cię dobiję. To ja cię dobiję. Jak ty żyjesz, to ja cię jeszcze dobiję. Papa, Midirku. Dobra, no słuchajcie, mamy Midira, tak? Mamy Midira, już nie będzie nam się tutaj, wiecie, nie będzie nam się tutaj pojawiać, nie będzie nam już tutaj uprzykrzać życia, że tak powiem. No, tam na dole wszystko wyzbieraliśmy, udało się wtedy wszystko wyzbierać, także Midir został strącony w tą przepaść, strącony w otchłań. I warto sobie zapamiętać, w sensie warto o tym pamiętać. Łuska z tytanitu. Ale zauważcie, nie dostaliśmy żadnych dusz za Midira, nie? To jest ciekawe, no, no, dokładnie. Można by było się cieszyć, można by było przypuszczać, że och, pokonaliśmy Midira, jest cudownie, fantastycznie, fenomenalnie. Dobra, idziemy dalej, na razie Midir nie sprawia nam żadnego kłopotu. Pozbyliśmy się go. Mgiełka zdziałała cuda, naprawdę. Taki miałam też plan właśnie, żeby jej użyć, bo on się akurat za bardzo nie ruszał, tylko tyle, że machał łapami, ział ogniem i miał taki laserek. A poza tym, to on niczego więcej tutaj nie robił, nie? Ty, jaszczureczko! Nie, zniknęła mi, no kurczę, zniknęła mi, a mogłam ją pokonać, dobra. O, pamiętam to miejsce. W tym miejscu była gdzieś jakaś iluzja. W ogóle tutaj mamy, kurczę, Lorda Gwyna z jakąś postacią. No, dziwnie to wygląda, to jak oni są tutaj umiejscowieni, ale... Już nie pamiętam, jak można było zabrać ten przedmiot, wiecie? W każdym razie, my fabularnie powinniśmy iść tutaj. Tu jest ten kościół, który widzieliśmy wcześniej z góry. Na pewno go doskonale pamiętacie, ten kościół tutaj. Tam już stoi ten rycerz z dwoma mieczami, też go widzieliśmy z góry. Kościół, do którego fabularnie musimy iść, ale... Tu jest przejście, tu jest winda, no jest parę rzeczy, słuchajcie. Tak, przejście chyba stąd przyszliśmy, tak? Tak, stąd przyszliśmy, dobra, co ja mówię, jakie przejście, stąd przyszliśmy. Ale pamiętam, że w tym pomieszczeniu była iluzja. Była gdzieś iluzja, tylko nie pamiętam teraz, czy za jakimś rycerzem, czy za takim miejscem, ale gdzieś na którejś ścianie była iluzja. Ja bym chciała teraz tą iluzję znaleźć. Chyba była po tej stronie, co? Po tej?
No bez kitu, a może nie chodziło o iluzję, tylko może było tu właśnie takie ukryte przejście, o tutaj, pod tym posągiem właśnie Gwyna. Że tu nie chodziło o iluzję. Dobra, zobaczmy tę windę. Dokąd ona nas zabierze? Najpierw sprawdźmy windę. A, tu było przejście. Secret passage. Patrzcie na to, to przejście wiedzie nas do tego ogniska początkowego, doskonale, do tego ogniska tutaj na starcie. Możemy przy nim usiąść, co nam szkodzi. Zróbmy to, doskonale. Gdzie ognisko, gdzie skrócik, tam i bosik musi być gdzieś w pobliżu. Dobra, sprawdzimy to przejście tu, tylko ja teraz muszę zobaczyć, gdzie to było. To było tutaj, dobra, po tej stronie. Sprawdzamy wszystkie poboczne przejścia, a następnie idziemy dalej w każde fabularne miejsce. A może tu gdzieś była iluzja? Mamy żar. Tu była iluzja? Nie. Tu była iluzja, okej, dobra. Ale oprócz iluzji ja chcę jeszcze obadać, co jest tu. A tu jest zejście do tego skarbu, tego gwyna. I pamiętam, że tutaj trzeba było zeskoczyć tak, żeby to... No, już przypomniało mi się. Trzeba było zeskoczyć tak, żeby to zebrać. O, właśnie. Jest to pierścień Felodii plus 3. Pierścień Felodii zdobywaliśmy w podstawce. Bardzo fajny pierścień. Genialny pierścień dla wojownika. Ja sama z tego korzystałam na początku, póki nie miałam wszystkich magicznych pierścieni dla mojego buildu maga. Ale dla wojownika to jest super, bo zwiększa szybkość odzyskiwania energii. Tym bardziej jest to super opcja, jeżeli jesteśmy tutaj w dodatku, jeżeli gramy wojownikiem i chcemy jeszcze bardziej zwiększyć tą energię, to proszę, mamy odzyskiwanie tej energii, nie ilość, ale odzyskiwanie. To mamy plus 3 pierścień, plus 3 opisy są takie same, no ale ta szybkość będzie genialna. Dobra, słuchajcie, lecimy teraz za tym sekretnym przejściem, tym secret passage i zobaczymy, co tam będzie się działo. Ja wiem, co tam będzie się działo, bo ja to doskonale pamiętam, nie? Ale... Wiecie, są jakieś takie fragmenty w tej grze, w dodatku, w podstawce, które pamięta się nawet po wielu latach grania doskonale. I na przykład ten jest takim bardzo pamiętnym momentem, że no kurde, ciężko go nie pamiętać. Ale są takie jakieś tam drobniejsze szczegóły, których można nie pamiętać. Ozdobnia włóczni, ozdoba, nie ozdobnia, tylko ozdoba włóczni Filianor. Sprawdźmy to. Tą ozdobę to jest przedmiot. Dowód na spełnienie powinności włóczni. To jest trofeum, tak jak w przypadku na przykład tych uszu, tych języków. Włócznie kościoła strzegą snu księżniczki, a to jest symbol spełnienia tej powinności. Ozdoba, przepraszam, ozdobna, złota tkanina z herbem z młodej trawy. Rycerze księżniczki z dumą okazywali te cenne odznaki, najczęściej zawieszając je na swoich bliźniaczych ceremonialnych włóczniach. Także jest, jak widzimy, przymierze. Dobra, słuchajcie, no ja będę schodzić tutaj na sam dół. No to pamiętam doskonale, wiem, co to było. Także mamy tutaj przymierze i w tym dodatku i możemy to sobie ogarnąć. Standardny prosty strój i fioletowe zawoje. Także mamy tutaj lecik, mamy tych... Frampta, kafet, wiecie, serpenty i tu jest zaraz za tym mieczem przejście dalej. Paść, otchłań. Dobra, zobaczmy. Zobaczmy ten strój. Zaraz sobie skorzystamy z tego przejścia. Ten strój powinien być gdzieś tu. Tutaj. Codzienny strój ze starodawnej krainy magii. Złote zdobienia nadal przechowują cienie minionej mocy. Lecz przy odziewku tego nie projektowano do walki. Kiedy dawno temu miasto Pierścienia odwiedzili misjonarze, jeden z ich młodych podopiecznych postanowił pozostać w obrębie murów. To on pozostał potem ostatnią ze znanych nam włóczni kościoła. No dobra, a te fioletowe, te zawoje, te zawijki, te zawoje na ręce oprzyte fioletowym materiałem i zdobione złotą nicią miały służyć jako strój codziennego użytku. Okazało się jednak, że odwiedziły niejedno pole bitwy, oplatając ramiona tych, którzy postanowili podążyć ścieżką miecza. I mamy akurat miecz, ciekawe. No dobra, słuchajcie, ja wiem, co tu będzie mnie czekało. Więc my tutaj, kurde, spadamy.
Na sam dół, nie musimy się bać o jakiekolwiek obrażenia od upadku. No i proszę bardzo, kogo my tu mamy? Kto tutaj śpi? Proszę, mamy Midirka naszego kochanego, który nie to, co ja robię. Którego strąciliśmy w przepaść, w otchłań, tak? Mamy tutaj pole walki z nim, słuchajcie, pole bitwy, także Midir, spróbujemy z tą skażoną mgłą, bardzo fajna była. Midir, mrokożerca, no on jest naprawdę mocny, nie? Nic nie widzę, nie? Nic nie widzę. Ale migiełka działa cuda na nim, naprawdę. To jest potężny smok, chyba największy smok w całym Dark Souls, nie? Może Dark Souls 3 bardziej. Najlepszy pomysł to zbliżyć się do niego, nie? Nie oddalać się. Wow, on szarża mnie z miotła. Midir, mrokożerca, tak. Myśleliście, że pozbyliśmy się go, a wcale nie. No, mamy go teraz tutaj jako pełnoprawnego bossa, mamy normalną walkę. Wtedy można powiedzieć, że był takim mini bossem, bo też nic za niego nie dostaliśmy, żadnego dropa nie było, nie było żadnych dusz, nic. Więc teraz tak naprawdę mamy takie prawdziwe starcie z Midirem, mrokożercą. No, myślę, że starożytny smok był trochę większy, aczkolwiek to tutaj nie jestem pewna, który smok był największy. Jeżeli wiecie, który smok był największy ogólnie w historii całej trylogii, to dajcie znać, napiszcie w komentarzach, który smok jest największym z całej trylogii. Ale powiem tak, co do Midira, bardzo fajnie ta mgiełka się spisuje. Naprawdę jestem zadowolona, jak ona działa. Zrobimy jeszcze podejście. Ja już nie pamiętam dokładnie jego ataków. Wiem, że ział ogniem pod siebie, jak na przykład Kalamit, przed siebie, że szarżował. O, ty co tu robisz? No, dzień dobry. Dziękuję. Także no. A, ja tu się tu wróciłam. Pamiętam, że robił właśnie takie ataki, ale. No, wróciłam się, ale mamy tą, mamy jaszczurkę. A, bo to było tutaj, dobra. Tu muszę dostać, muszę skoczyć, dobra. Także pamiętam naprawdę, wiecie, tak trochę przez mgłę, jakie on tam miał ataki, ale dokładnie, żeby pamiętać, w którą stronę unikać tych ataków, każdego ataku, no to tu muszę trochę powalczyć z nim, żeby sobie po prostu przypomnieć, jak się unikało tych jego ataków, bo wiadomo, no nie wszystko jest ten. No i tak, no, magia mroku, wiadomo, może nie jest to najlepszy pomysł na tego bossa, bo sam smok jest przesiąknięty tym mrokiem. Ja muszę po prostu tu wyczuć jego ataki, ale mgiełka super się na niego sprawuje.
Ja nie wierzę. To było tak złe podejście. No po prostu nie wierzę. To było tak złe podejście. On mnie na dwa hity zdzielił. Raz mnie uderzył jedną łapą, pół życia mi zabrał i drugi raz drugą łapą. No, ja muszę wyczuć tego bossa. Pamiętam, że kiedy walczyłam na wojowniku, było bardzo ciężko. To był jeden z trudniejszych bossów, ale o dziwo nie zajęło mi aż tak długo, wiecie, pokonanie go. Miałam tak, że walczyłam z nim wtedy jeden cały wieczór i walczyłam z nim przez 9 podejść, tak? Miałam 9 podejść, 9. Chyba było tak, że było 8 śmierci, za 9 razem go pokonałam. Tak mi się wydaje. Było 9, 9 podejść. 9 było tym zwycięskim. Dobra, tutaj to zjedziemy i od razu on tutaj będzie, tak? Także wiadomo, no ja chcę też wam pokazać jego drugą fazę walki. A trochę jeszcze powalczymy, ale później, jak będzie już na przykład, wiecie, to samo, będę ginąć, no to będę robić cięcia, tak? Bo widzimy już, jak ta walka wygląda. Dość dużo zobaczyliśmy przy tym pierwszym podejściu, które nawet swoją drogą poszło bardzo ładnie. Jestem z niego zadowolona. Mi się wydaje, że może nie marnować tego na kulę, tylko bardziej zbuffować kostur i lecieć z tą mgiełką. Muszę wyczuć momenty, kiedy ja tą mgiełkę mogę też skastować na niego. Nie zdążyłam. Nie zdążyłam, ale dobra, już docieramy do połowy zdrowia. Ja chcę wam pokazać, co się stanie, jeśli dotrzemy do tej połowy zdrowia. Ogólnie z Midirem jest tak, że można go namierzyć, ale różne są ogólnie takie zalecenia, można powiedzieć, różne tipy, tak? Niektórzy polecają go namierzać podczas walki, niektórzy polecają bardziej go nie namierzać i kręcić się wokół niego, po prostu być pod nim i uderzać go. Właśnie z Midirem było chyba tak, tylko tu nie jestem pewna, czy teraz dobrze to powiem, jeżeli nie, to mnie poprawcie, że jego głowa była najsłabszym punktem, najbardziej czułym i w nią się zadawało najwięcej obrażeń, aczkolwiek bardzo ciężko było zadać jej obrażenia w głowę. Nogi były trochę słabsze. W sensie, znaczy, może nie tyle słabsze, błagam, nie słabsze, co ja mówię. Głowa była słabsza, nogi były bardziej odporniejsze, tak? Że można było go bić po nogach, ale to też nie było jakimś takim. Wiadomo, lepiej było go bić po głowie. No dobra, zobaczymy, jak teraz pójdzie.
Już prawie, nie wierzę. Jest, jest, mamy to. Jest, zebrało się. Jest. Midir. Włócznie kościoła i dusza. I żar przywrócony. Słuchajcie, ja to zrobiłam bez żaru. Ja pokonałam Midira bez żaru. Jest, mamy to. Słuchajcie, udało się samą skażoną mgłą. Pokonałam Midira 150 tysięcy. Zmieniłam parę rzeczy przed walką z samym Midirem. Mianowicie wywaliłam, bo i tak używałam tylko samej skażonej mgły, a to nie jest typ mrocznej magii, tylko jest to zwykła magia. Więc opaskę zmieniłam na koronę zmierzchu. Możemy sobie teraz zmienić z powrotem na opaskę, bo będziemy dalej używać mroku. Sam Midir używał, jak widzieliście, w drugiej fazie mroku, więc był i tak odporny na mrok, a skażona mgiełka zdziałała cuda. Miałam wcześniej ten pierścień bardzo wzmacniający czary, pierścień ryczącego smoka i dodałam tutaj ten pierścień młodego smoka wzmacniający czary. Można mieć te oba pierścienie jednocześnie, ponieważ to de facto nie są te same pierścienie. Ten przedstawia ryczącego smoka, a ten przedstawia młodego smoka. I zamieniłam sobie, bo miałam wcześniej ten pierścień mroku, który wzmacniał ataki mrokiem, a wiadomo, to była sama mgiełka i tam mamy ognisko, sama mgiełka, która nie była mroczna, tylko była zwykłym zaklęciem i tak oto pokonaliśmy Midira. 9 estusów, zużyłam 8 i dusz 0, tu powinno być 0, bo nic nie odzyskałam, straciłam. Parę podejść było, walczę z nim już tak naprawdę kolejnego dnia, więc 2 dni walk, ale udało się. Ale się udało. Midir mrokożerca. Słuchajcie, mamy to. Wracamy do kapliczki. No i zobaczymy, kto wie, może jeszcze w tym odcinku uda się pokonać następnego bossa, tak? Midir był opcjonalnym bossem. Bossem. Midir był opcjonalnym bossem. Ogólnie musimy jeszcze wrócić do tej kobiety, która poprosiła nas o zabicie Midira. To będzie bardzo trudne. Ale myślę, że tym zajmiemy się już w następnym odcinku. Ja bym tutaj wolała jeszcze polewelować. I teraz tak, plan jest taki ogólnie, żeby iść dalej. W następnym odcinku byśmy wrócili sobie do tej kobiety, żeby ją powiadomić, że Midir nie żyje. Oj, będziemy mieć więcej tych duszyczek, no i doskonale. No i oczywiście w następnym odcinku będziemy kontynuować dalej, zobaczymy, jak to będzie wszystko wyglądać. Kto wie, może następny będzie ostatnim. Wiecie, takim, w którym pokonamy finalnego bossa, nie mam pojęcia. Jeszcze w inteligencję dopakujemy, żeby było. I teraz tak, chcę wam pokazać te przedmioty, które zdobyliśmy z Midira, mianowicie jego duszę. Gdzie jest? Tu jest dusza. Dusza przesiąknięta mrokiem, naprawdę wygląda trochę jak ta kukiełka z Dark Souls 2, ta laleczka z tym człowieczeństwem. Jedna ze spaczonych dusz o wielkiej sile. Dusza Midira Mrokożercy, jedna z przesyconych potęgą spaczonych dusz, służy do zdobywania licznych dusz lub transpozycji, uwalniającej jej prawdziwą moc. Midir, potomek arcysmoków, został wychowany przez bogów, a jego nieśmiertelność sprowadziła na niego obowiązek wiecznej walki z mrokiem, którego nigdy nie mógł porzucić, nawet po odejściu bogów. Ogólnie, w sumie to możemy już. Bo i tak będzie już 30 minut odcinka, także myślę, że w sumie możemy już wrócić do tej kobiety, jak i przejść dalej i zawalczyć z kolejnym bossem już w następnym odcinku. Jednak myślałam, że jeszcze w tym sobie to ogarniemy, ale nie, myślę, że już w następnym. No i to, co jeszcze dostaliśmy z Midira. A, to jest właśnie przymierze, to przymierze, do którego wcześniej dostaliśmy trofeum, znaczy znaleźliśmy. Przystąp do przymierza włóczni kościoła. Pokryty śniedzią symbol młodej trawy, herb księżniczki Filianor. Zakłada się go na znak dołączenia do przymierza włóczni kościoła. Włócznie strzegą snu księżniczki, a kiedy kościołowi zagraża wtargnięcie, sędzia przyzywa te lojalne dusze, by sprostały niebezpieczeństwu. Przyzywania odbywają się automatycznie po założeniu symbolu. Przyzywane jako włócznie przychylne duchy otrzymują ochronne błogosławieństwo. No, to jest akurat. Możemy to założyć, ale to i tak jest, wiadomo, do rozgrywki multiplayer, to jest do rozgrywki online. No, możemy założyć, czemu nie? No dobra, słuchajcie, jeżeli są jakieś żary tutaj, ale wątpię. Nie, nie ma. Wszystko wykupiliśmy. No dobra, ja bym zobaczyła, co możemy z duszy Midira zrobić i zakończymy sobie odcinek. Naprawdę, to trochę to potrwało, powiedzmy, trochę się z nim pomęczyłam jak z Lothricem i Lorianem, chociaż od Lothrica i Loriana miałam trochę większą przerwę niż od Midira.
Na pewno jest to bardzo wymagające ze względu, że ta moja postać jest postacią magiczną, więc jest krucha, zadaje fajne obrażenia, ale sama w sobie jest krucha. To nie jest wojownik, który może przyjąć na klatę 10 ciosów i nic mu nie będzie, tylko tutaj obrywam jednym ciosem i on mnie one-shotuje, tak? Albo dwoma, jak dobrze pójdzie. I w miarę mogę przeżyć, ale... O, z duszy Midira można zrobić blask starego księżyca i jest to czar. Znaleziony głęboko w Midirze, cień starego ostrza. Zaklęcie to wykorzystuje duszę, żeby oblekać myśli w formę i wykorzystywać je w boju. Ataki wzmocnione są świetlnymi falami, a utrzymanie postawy przed ich przypuszczeniem zwiększa ich prędkość i skuteczność. Miecz nazwano od światła księżyca i różni się odrobinę od tego, kiedy stworzono z bladego, przepraszam, który stworzono z bladego smoka Seta. Być może sięga korzeniami do dawniejszych wspomnień z czasów samego początku. No i to tyle. Dziwne, z duszy Midira można było zrobić jedną rzecz? Ciekawe, czemu nie dwie? No dobrze, z księcia demonów można było dwie rzeczy zrobić. No dobra, słuchajcie, wracamy. Trzeba będzie wrócić. Nie wracamy teraz tutaj do ogniska Midira, tylko wracamy do ogniska ulicy Miasta Pierścienia, bo stąd przedostaniemy się z powrotem tym skrótem pod ten kościół i tutaj. Jeszcze do tej kobiety musimy przebiec. Dobra, ja myślę, że ja bym sobie poczyściła przeciwników między właśnie ogniskiem a tą kobietą i w następnym odcinku tam się spotkamy, tam po prostu sobie przejdziemy. Także ja wam dziękuję za oglądanie. A dalej po rozmawianiu właśnie z tą kobietą przejdziemy właśnie do tej katedry, którą widzieliśmy wcześniej z góry i będzie kontynuacja fabuły, bo Midir był opcjonalny, nie musieliśmy go zabijać. Następny boss będzie fabularny. Także ja wam dziękuję ślicznie za oglądanie. Zostawcie łapkę w górę, zachęcam do komentowania, dajcie znać, co myślicie o Midirze, o walce z Midirem i zachęcam do subskrypcji, żeby nie przegapić kolejnych odcinków. Trzymajcie się ciepło, pa, pa!